Cześć, z tej strony dr Hodo, witam wszystkich pacjentów bardzo serdecznie w pierwszym specjalnym odcinku świątecznym. Dlaczego mówię w pierwszym? Ponieważ będą dwa. Tak, zdajemy sobie sprawę, że wszyscy, albo przynajmniej zdecydowana większość z was, lubi święta, dlatego z tej okazji przygotowaliśmy nie jeden, a dwa specjalne odcinki. Mamy nadzieję, że nasze zmagania na śnieżnej wersji Summoner's Rift przypadną wam do gustu. Jak pewnie się orientujecie, oglądacie w tej chwili pierwszy odcinek specjalny, a już w dniu jutrzejszym zapraszamy na drugi. Może już bez zbędnego przedłużania, zapraszamy na seans. Tak lata. Co nie? Oh my god. Urgot też ma niezłą. Czy ty masz na szyi odświeżacz powietrza? Tak jest. Taką choinkę samochodową, no. Braum na oryginalnym skinie to jest takie: witam proszę pana, chciałem poznać pańską córkę, co nie? A na tym to jest: nazywaj mnie tatusiem, baby. Jeszcze mam jeden suchar, ale musisz się na niego przygotować i weź coś do picia. No. Okej. Jak patrzę na tego Brauma, to tak myślę... Braum bym. Jezus, jaki on jest piękny! To jest kominek! To jest kurwa kominek! O mój Boże! Triple kill! O kurde, on odlatuje! Jestem stuna od Leony. Outplay. Patrz, jak nie wrzucę z kominka. Czekam na nią. Chodź tu. Proszę. Daj. Dziękuję. One shotie ty, opportunity. To był prezent. Cieszysz się, ładny był? No, babcia mi kupiła droższy. Nie kochasz mnie. No a ile on kosztował? 320 golda? To co ty chciałeś, kuźwa? Mikołaj sobie... Ja jadę do domu. Nara. Nara. Na multa, bijemy się? Dobra, no, bijemy się. Jezu, ta Leona! Spokojnie, mam Rampage. Kurwa. 404 support not found. Leona 420, blaze it. Cicha noc, święta noc, narodzony jest już fit. Urgot skinął znów jak szmata. Nafitował swego brata. Jestem smutny, bo przejebiemy w git. Proszę pięknie asystę. Mogą być dwie? Może być trzy, wiesz, jeszcze Jace. Pięknie. Drake się respi, moc truchleje, Andrzej Sum jest zaproszony. Odo przyjdzie, wytankuje, Shielda przyniósł od swej żony. Wzgardzony, okryty pałą, grał trolem już przed wiekami. A teraz fit znów się stało, bo... O, Nelly przeżyła, Nelly nawet zabiła. Nelly rozwala Rift cały. Dziękuję. Dobry smajczy. Dobra, pytanie jest proste. Znaczy to nie jest tak. Pytanie, to ja to robię po prostu. Dobrze, dwie wieże przebiegli w ogóle. Świąteczny jump, zapraszam na sanki. Tak. Łup! Drake się zrespił taki sam, znowu jebany wietrzak. Jak w sumie on pasuje do klimatu świąt, bo jak są święta, to są takie pierdy, takie wiecie. Takie wietrzne, takie wiesz, że wszystko w nich czuć.
Dawać. O Boże. O Boże, jaki krisp. O Boże. God! Jak dobrze się... My teraz umrzę, patrz. Dobrze. Dzik. Bartek, gdzie to możliwe? Bartek, Leona! Bartek, to... to... Bo kiedy rifcik na święta się stroi, każdy z nas o przyszłość się boi. Leona weszła w arbuza jak ciota. Urgot dżuknął ulta i odleciał. O nie. Moja ulubiona kolenda. A kto? Jak? Co? Jaki gracz? Pokaż maestrię. Nie mam. Jaki? Nie, Urgot, Urgot. A kto wie, czy ten Urgot zabije, zrobi bulgot, blububububu. Co to za rynek poświęcony? Ja teraz, ja powiem wam coś, dobrze? Ale przygotujcie się na to. To nie jest łatwa wiadomość. Widzicie tą postać, którą gram? No. Ona nie jest prawdziwa, ona nie jest prawdziwa. To jest tylko postać w grze komputerowej League of Legends. Ona Braum rozdaje... nie istnieje? Braum nie istnieje. Ona tylko rozdaje asysty, czasami targony i heal'e. Drake się respi, czwarta sztuka, tym razem jeszcze jest to ten inny. Nadal chujowy, ale przynajmniej nie wieczny. Będziemy biegać szybciej, gonić te pindy. Mam tego Jace'a tu śmiało, zultowałem szmatę w ciało. BAM! 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 O kurwa. Dobra, znowu minionów nie ma. Idziemy na tego? Brona? No. To ci. A ciekawe, czy Baron jest świąteczny? Ma choinkę, czapkę. Ma czapkę! O Boże! A nie, to ja go nie robię, on jest za ładny. Ej, a te po bokach mają nóżniki takie. Jak słodko! Dobra, wyjebane. Wchodząc z nieba. Kill, Andrzej. Fajny. Nie wiem. Dobra gra. Dobrze, to w takim razie korzystając z chwili ciszy, wszystkiego najlepszego życzę wszystkim, bo to będzie odcinek świąteczny, więc raczej będzie w piątek przed Wigilią, więc zdrowia, szczęścia, nie fidowania, nie bólu dupowania i żeby nie krzyczeć na innych ludzi na lifcie, ani w domu też. I żeby mama zrobiła dobre pierogi, bo jak matka zrobi, to ja pierdolę. Okej, czyli którą mamy minutę? 8:30, minuta 30, tyle muszę gadać, żeby trafić w algorytm YouTube i dowalić więcej reklam, żeby balować za wasz hajs. Na święta i na Sylwestra, tak. Nie no, to oczywiście żart, ale ten okres świąteczny, ten koniec roku, to myślę, że to taki dobry czas na jakieś takie małe podsumowanie tego, co się wydarzyło w 2016 w kontekście kanału, w kontekście nas, kliniki na YouTubie. Po pierwsze, wam, widzom, należą się największe podziękowania za to, że chcecie w ogóle oglądać te nasze wypociny. Powiedzmy sobie szczerze, nie jesteśmy wybitnymi graczami League of Legends. Indywidualnie nie jesteśmy też jacyś tacy nadzwyczaj śmieszni. Przyznajemy szczerze, ratuje nas montaż, ratują nas nasze wzajemne relacje między sobą, które myślę są dla was jednym chociaż z powodów, dla których oglądacie nasze odcinki. Jest nam bardzo, naprawdę bardzo miło, że jakikolwiek odcinek by nie był, słaby z naszego punktu widzenia, dobry z naszego punktu widzenia, trafiał w algorytm YouTube'a, albo i nie trafiał, dobrze bejtował nowych widzów, czy też wcale nie był bejtowy, to mimo wszystko zawsze jest te 40-50 tysięcy osób, które obejrzą nasz film. I o ile na co dzień jakoś nie za bardzo się nad tym zastanawiamy, to jednak
jest to strasznie duża liczba. Ja rozumiem, że możemy sobie się porównywać oczywiście z jakimiś gigantami polskiego YouTube'a i już stawiać sobie jakieś wyższe wymagania, ale no na to też przyjdzie czas. A to, że już teraz ogląda nas taka ilość osób i że bardzo duża ilość z was żywo komentuje nasze filmy, angażuje się w życie kliniki na Facebooku, na grupie, na której ostatnio piknęło 10 tysięcy członków. To jest niebyle co. Fakt, że jesteście na streamach, fakt, że praktycznie w co drugiej grze spotykamy kogoś z was, albo chociażby kogoś, kto kojarzy naszą nazwę, to jest wszystko nie do pomyślenia. Nie do pomyślenia względem stycznia zeszłego roku. Już nie bawiąc się jakieś wyliczanki ilości subskrybentów, było nas wtedy zdecydowanie mniej. I naprawdę bardzo się cieszymy każdym tym numerkiem, każdym wyświetleniem. Wiemy, że za tym wyświetleniem stoi człowiek. Ktoś, kto usiadł do kompa ze swoim tam kotletem schabowym, z ziemniakami, z surówką czy tam buraczkami, albo, co gorsza, z pierogami z mięsem, no i obejrzał te nasze zmagania. Zazwyczaj w sumie z samymi nami. To jest bardzo miłe i bardzo chcieliśmy wam za to podziękować. Także teraz podsumowując, za każdą łapkę, za każdą subskrypcję, za każdy komentarz, za każdego lajka na Facebooku, za każde dołączenie do grupy, za każdą obecność na streamie, za każdą aktywność jakąkolwiek, bardzo, bardzo wam dziękujemy. Dzięki takim osobom jak wy robimy YouTube. No i spokojnie, nie zapowiada się, żeśmy kiedykolwiek mieli przestać. Jeszcze jedno, chamska reklama, jest nowa koszulka na Kapselu, idziemy na Barona! Pamiętajcie, jutro też będzie odcinek. Zapraszamy. Na razie.